Dobrze, także witam wszystkich serdecznie tutaj na drugim dniu naszej konferencji w imieniu organizatorów. Ja się nazywam Arkadiusz Sieroń, jestem członkiem zarządu Instytutu Misesa, w którego imieniu właśnie chciałbym serdecznie Państwa powitać. I moim wystąpieniem zaczniemy drugi dzień konferencji. Także stres, przemoc, polskie kabarety, otyłość, ubóstwo. Te wszystkie negatywne zjawiska mają być rzekomo powodowane przez nierówności. Jest to teraz gorący temat, kilkusetstronicowe książki na ten temat okazują się bestsellerami. Na ten temat pisze także, czy porusza ten temat nawet papież, więc pomyślałem, że warto kilka słów powiedzieć na temat nierówności, a dokładnie tutaj, co Mises, któremu poświęcona jest ta konferencja, miał do powiedzenia na ten temat. Więc po pierwsze, zwracał uwagę na to, że nierówności jest to coś koniecznego. Nawet mówił, że jest to nieubłagana rzeczywistość wszechświata. Czyli oczywiście Mises był gorącym zwolennikiem równości wobec prawa, jednak nie uważał, że ta równość wobec prawa wynika z równości takiej biologicznej czy pomiędzy ludźmi. Tak? Istnieją naturalne różnice, o których nawet wspominał wczoraj dr Machaj, że tutaj są różnice w awersji do ryzyka. Więc mamy coś nieuniknionego, taką nieubłaganą rzeczywistość wszechświata i jest to także podstawa, idąc dalej, jest to podstawa czy niezbędna właściwość gospodarki rynkowej. Tak? Tutaj Mises argumentował, dlaczego? Dlatego, że na rynku to właśnie suwerenne decyzje konsumentów, one determinują dochód i swoimi pieniędzmi ludzie głosują niejako na produkty i usługi dostarczane na rynku, co prowadzi do takiej, a nie innej dystrybucji dochodu. Czyli tutaj mamy, jak gdyby Mises wyróżniał dwa sposoby organizacji wspólnego wysiłku społeczeństwa. No ten pierwszy jest to sposób rynkowy i wtedy musimy zaakceptować rynkową taką dystrybucję dochodu i wynikające z niej nierówności, albo przymus i tutaj aparat państwowy, tak? On miałby organizować społeczeństwo. Jednak Mises szedł dalej. Nie tylko uważał, że jest to coś koniecznego czy nieuniknionego, ale sądził, że jest to także coś pozytywnego. Tak, że nierówności są pozytywne. I dlaczego on tak sądził? No, po pierwsze, gdyby argumentował, że gdyby wszyscy ludzie byliby równi, nie byłoby miejsca, przestrzeni na podział pracy. Tak, podział pracy i wynikający z tego rozwój społeczeństwa, wzrost produktywności wynika z tego, że ludzie różnią się między sobą co do zdolności, co do swoich przewag komparatywnych. Więc to jest pierwszy powód, dla których nierówności są pozytywne. Drugi powód to jest, że one stanowią bodziec do zwiększania swojej produktywności, do zwiększania wydajności. Tak? Ludzie widząc, że powiedzmy inne osoby osiągają wyższe dochody, mają bodziec do maksymalizowania produkcji przy jak najniższym koście. I wreszcie jest trzeci argument, czyli jest to nie tylko bodziec do większej produktywności, ale jest to także bodziec do innowacji. I tutaj jest ważna rola dóbr luksusowych. Pełnią one ważną funkcję na rynku, przynajmniej tak argumentował Mises. O co tutaj chodzi? Kiedy mamy nierówności dochodowe, czyli część ludzi jest względnie, powiedzmy, uboga, mimo że nawet absolutnie może im się powodzić bardzo dobrze, oraz mamy osoby względnie bogate, te osoby względnie bogate nabywają dobra luksusowe. Dzięki czemu przedsiębiorcy nie muszą czekać, aż całe społeczeństwo się wzbogaci, tylko mogą szybciej wprowadzać nowe produkty na rynek, zanim zaczną produkcję masową. Czyli mamy te dobra luksusowe
czy dobra nabywane przez tutaj klasę, nazwijmy ją klasę bogaczy, umożliwiają testowanie tych rynków i wprowadzanie innowacji jak najwcześniej, szybciej. Tak. Więc tutaj mamy trzy takie właśnie przyczyny, dla których nierówności według Misesa są pozytywne, czyli podział pracy, bodziec do zwiększania produktywności, swojej wydajności oraz bodziec do innowacji. Dlatego Mises krytykował krytyków nierówności. Tak. On uważał, że ich takim sposobem na zmniejszenie nierówności jest redystrybucja dochodu. Jednak tutaj Mises argumentował, że ten dochód, który byśmy zabrali i redystrybuowali od bogatych do biednych, od względnie bogatych do względnie biednych, on i tak znacząco by nie poprawił sytuacji osób ubogich, bo tych środków po prostu byłoby za mało, by radykalnie poprawić sytuację osób ubogich. Natomiast znacznie by obniżyło tempo produktywności i wzrostu gospodarczego, tak? Bo redystrybucja nie pozostaje bez wpływu na produkcję i produktywność. I wreszcie uważał, że skupianie się na nierównościach zaciemnia ten dużo ważniejszy problem, jakim jest ubóstwo. Tak? Czyli, że czy zaciemnia ten sukces gospodarki rynkowej, jakim było wydźwignięcie milionów ludzi z ubóstwa. Tak? Bo tutaj też za Angusem Deatonem, noblistą, można powiedzieć, że rozwój nie następuje jednocześnie, tylko ta wielka ucieczka z nędzy następuje w różnym czasie. Tak? Początkowo część osób się bogaci, dopiero później dołączają do nich inni. Tak? Dobrze to było widać chociażby podczas rewolucji przemysłowej, gdzie ludzie się przenosili tutaj ze wsi do miast, gdzie płace były wyższe. No to nierówności początkowo rosły wraz z tym, z tą migracją. Jednak w miarę tego, jak coraz więcej ludzi migrowało, tutaj nierówności spadały, tak? Tylko to nie był taki równomierny proces, tylko ta wielka ucieczka następuje stopniowo. Czyli tutaj można powiedzieć, że nierówności to jest tylko pewna formalna relacja między dochodami i skupianie się na niej zaciemnia absolutną sytuację czy poziom życia, poziom dobrobytu jednostek w społeczeństwie. Czy zatem Mises nie widział nic złego w nierównościach? Otóż widział i często krytykował nierówności. Tak? Właściwie był w jednym szeregu z Pikettym. Tylko że Mises wyróżniał jak gdyby różne źródła tych nierówności albo nierówności w różnych systemach gospodarczych. Bardzo stanowczo krytykował nierówności w feudalizmie. Tak, dlaczego? Bo w takim systemie mamy pewną dystrybucję ziemi. Tak, ta ziemia wynika z podbojów albo z nadań od klasy rządzącej. No i rzeczywiście w takim systemie niejako bieda osób, które nie posiadają ziemi, wynika z bogactwa osób, które posiadają tę ziemię. Tak, czy jeżeli mamy system kastowy. Tutaj Mises skrytykował tego typu nierówności istniejące w takim systemie. Natomiast w gospodarce rynkowej mamy zupełnie inną sytuację. Bo tutaj nierówności, gospodarka rynkowa nie jest taką grą o sumie zerowej. Tak? I tutaj nierówności wynikają, zmienia się tutaj inaczej, bogaci się bogacą, tak, ale wyłącznie jeżeli produkują dobra potrzebne innym ludziom, tak, jeżeli należycie zaspokajają potrzeby innych ludzi. Więc tu mamy zupełnie inną sytuację, tak, gdzie ten dochód nie wynika z jakichś wcześniejszych nadań ziemi, tylko zaspokajania potrzeb konsumentów. Dodatkowo, tak, w przeciwieństwie do takiego systemu kastowego, dystrybucja dochodu nieustannie się zmienia na rynku. Tak?
zmieniają się potrzeby konsumentów, są nowe technologie, mamy tę całą szumpeterowską kreatywną destrukcję, w wyniku czego ta dystrybucja dochodu się zmienia i następuje cyrkulacja elit, byśmy powiedzieli, zupełnie inaczej niż w feudalizmie czy w takim systemie kastowym. Tak można, jak gdyby tych posiadaczy majątku można porównać, czy można zobrazować, to zdaje się Schumpeter też pisał, o hotelu. Tak, hotel jest, codziennie jest zapełniony, codziennie ktoś jest w tym hotelu, czy zawsze ktoś tam jest, przynajmniej jeżeli hotel jest należycie prowadzony, ale codziennie są to inni ludzie. I podobnie jest z dystrybucją majątku. Wszystkie dane pokazują na niezwykle dynamiczną rotację czy mobilność różnych osób na tej drabinie dochodu. Tak, tutaj w mediach często się mówi o bogactwie, które posiada 1% najbogatszych ludzi. Ale już nie znajdziemy tutaj informacji w mediach, że 94% będzie tylko jeden rok w tej grupie. Natomiast 99% tych ludzi jak gdyby wylatuje z tego najwyższego 1% w ciągu dekady. Jest bardzo duża rotacja. Tak? Jest z kolei ponad 50% Amerykanów znajduje się w tym najwyższym decylu dochodowym, chociażby przez rok. Tak? Czyli to nie jest tak, że jest jakaś klasa bogaczy, która jest stale, nieustannie bogata, tylko cały czas ludzie wraz z wiekiem zaczynają na dole tej drabiny, jednak stopniowo przesuwają się ku górze. Tak? I podobnie jest z firmami. Tutaj są dane, że 88% firm z listy 500 największych firm, jeśli chodzi o przychody, i 88% z tych firm z 1955 roku w 2014 już nie istniało, tak? Nie było notowanych na tej liście. Były zupełnie inne firmy na tej liście. Czy dane dotyczące bogatych rodzin? Okazuje się, że 70% tychże bogatych rodzin traci swój majątek w drugim pokoleniu. Natomiast 90% w trzecim pokoleniu. Tak więc nie jest łatwo utrzymać majątek. Więc tutaj skupianie się na, tak to Sowell też ciekawie o tym pisał, że nierówności dochodowe to jest tylko zdjęcie, tak, chwilowej sytuacji w społeczeństwie. Natomiast ważna jest ta dynamika, ta mobilność społeczna. Tutaj były takie badania, które pokazują, że w latach 96-2005 tutaj z tego najniższego decyla dochodowego 58% awansowało wyżej. Tak, także Mises wyróżniał źródła nierówności, tak, w jakim systemie społeczno-gospodarczym one następują, albo można to ująć inaczej, czy te nierówności dochodowe, czy ekonomiczne szerzej, czy one wynikają z popytu konsumpcyjnego, czyli z tego, jak konsumenci głosują swoimi pieniędzmi na rynku, czy na przykład z interwencji na rynku, z interwencji państwowych. Wtedy Mises też krytykował tego typu nierówności. Tak? I tutaj z jakich przyczyn mogą wynikać takie nierówności? No chociażby z jakichś monopolistycznych przywilejów, subsydiów dla firm, tak? Z dotowania nie wiem, firm górniczych na przykład, tak? Czy w Wenezueli tutaj część osób się bogaci, ponieważ ma przyzwolenie od władzy na handel narkotykami na przykład. Tak? Czy mamy ratowanie wielkich instytucji finansowych. Albo wreszcie, czy mamy pewne limity, bariery wejścia na rynek. Tak? Ludzie muszą mieć licencję, aby zostać, nie wiem, doradcą inwestycyjnym, czy aby zostać w niektórych stanach, aby zostać kosmetyczką czy fryzjerem, tak, trzeba mieć licencję, czy taksówkarzem. Więc to blokuje ten awans społeczny. I tego typu nierówności są negatywne. I tutaj Mises szczególną uwagę poświęcał nierównościom wynikającym z inflacji. Tak? I tutaj pisał, że
inflacja właściwie stanowi taki redystrybucję dochodu czy transfer majątku. I o tyle krytykował inflację, że w przeciwieństwie do podatków, podatki też stanowią pewną redystrybucję dochodu. Natomiast inflacja jest, ta redystrybucja dochodów wynika z odpowiedzi rynku na wzrost podaży pieniądza, tak? Czyli trudno w ogóle przewidzieć, jak będzie wyglądać ta redystrybucja, bo trudno przewidzieć, jak ceny się zmienią, jaka będzie kolejna struktura relatywnych cen i jak ukształtuje się ta dystrybucja dochodu. Tak więc tutaj Mises był bardzo krytycznie nastawiony do inflacji, tak? No bo jeżeli mamy wzrost podaży pieniądza, tutaj tak jak pisałem w mojej książce efekt Cantillona, zgodnie z tym efektem osoby, które na początku dostają te nowe pieniądze, są w lepszej sytuacji niż osoby, które dostają niejako te pieniądze na końcu, czy do których trafiają na końcu. One mogą kupić więcej dóbr i usług, ponieważ ceny jeszcze się nie zmieniły w gospodarce. Tak? Czyli następuje transfer majątku, taka dystrybucja dochodu. I można argumentować, że ta dystrybucja dochodu jest właśnie tego typu, że zwiększa ona nierówności dochodowo-majątkowe. Tak? To dobrze było widać, jak popatrzymy na dane, właśnie nierówności dochodowe rosną czy wzrastały w latach 20., kiedy była bańka na rynku akcyjnym, oraz także w latach 2000, tutaj przed wielką recesją. Tak? Czy jest pewna korelacja między wzrostem cen aktywów, które to wzrosty mogą właśnie wynikać ze wzrostu podaży pieniądza, a właśnie wzrostem nierówności dochodowych. Więc tutaj Mises, można powiedzieć, że ta dyskusja o nierównościach, on to tak spuentował, że ta dyskusja o nierównościach wynika niejako trochę z zawiści, że zazwyczaj osoby, które domagają się większej równości, tak naprawdę chodzi im o zwiększenie ich konsumpcji. Tak? A tymczasem można się, ta debata właściwie pomija pewien ważny aspekt naszej gospodarki czy naszej rzeczywistości. Tutaj jakiś czas temu właśnie Fundacja Obywatelskiego Rozwoju napisała taki komentarz o nierównościach w produktywności. Tak? I według tych danych okazuje się, że tylko 5,6 miliona osób w Polsce, czyli to jest 26% osób w wieku produkcyjnym, wytwarza połowę polskiego PKB. Więc być może powinniśmy odwrócić tutaj tę debatę, czy nie zastanawiać się, ile wynosi nasz dochód i ile wynosi nasz dochód w relacji do dochodu sąsiada, tylko jaka jest nasz wkład w relacji też do wkładu sąsiada, tak? Czyli nie, można się zapytać, nie ile gospodarka może nam dać, ale ile my możemy dać gospodarce. Także z mojej strony to wszystko, bardzo dziękuję i teraz będzie wystąpienie pana Stanisława Kwiatkowskiego.